Wiem, że się nie chce. Dawaj do szkoły, chodź. Tutaj Marcela ogląda, bo rozszedł się panel. Jest po prostu tutaj. Tutaj muszę stąd dobić. Jest za duża luka i dlatego się gdzieś tam, albo jak się biliśmy czy coś i nogą ktoś pociągnął i się po prostu przesunęło, a tam nie było blokady, więc muszę dobić po prostu. A jeszcze z pracy przyniosłem bluzę. Masz taką bluzę? No właśnie zastanawiałem się. A, czyli ty w niej chodzisz? Właśnie, zastanawiałem się, czy... I chodzisz w niej? Ty zdobywasz dobre odpowiedzi po niemiecku. Aha, dobra. Się pytam Marcela, bo muszę Marcelowi przynieść telefon, który się ładuje, jest rozładowany. I mówi, pytam się go, co robią na niemieckim z telefonem. O, i grają w gry. Ale jakieś takie specjalne gry, tak? Tak, raz... Nie wiem na ile, ale grałem, więc nigdy... Nie wiem kiedy, więc znoszę telefon. Ci robię. Ej, co wy chcecie, chłopaki? Jedzenko? Dobra, idę. Dobra. Proszę. Smacznego. Ej, no nie wiem, czy ja się spóźniłem, czy jeszcze? A już jest lekcja, czy nie? Nie. Zapomniałem się Marcela spytać, czy u niego dziewczynki mają długie spodnie na WF-ie. Dlatego, że w Gdańsku w dwóch szkołach wprowadzono zapisy, regulamin, że dziewczynki nie mogą nosić długich, krótkich, czyli muszą zasłonić ręce i zasłonić nogi. Czyli na WF-ie muszą być w długich spodniach. Nie mogą mieć krótkich po to, żeby nie kusić mężczyzn. Nie tylko chłopców, ale również mężczyzn, bo są nauczyciele mężczyźni. Początek pół godziny chodzenia na bieżni i na razie 300 kolorki spalone. Wznosy boki to moje najbardziej ulubione obecnie ćwiczenie. Próbowałem na to wchodzić, czyli to jest na wysokość mojego kolana, ale troszeczkę się boję i troszeczkę mam jakieś tutaj mniejsze podwyższenie i sobie wchodzę, ale... O, normalnie sobie przychodzę. Wiem, że to jest śmieszne, wydaje się, no ale niestety tak jest i muszę stopniowo... O, i tutaj się boję i przy zejściu też, ale jest okej, okay. Jest spoko. Czyli za tydzień wracam pomału do piłki. No dobrze, to na dzisiaj już zakończę. A ja dziś Marcela muszę... A Marcel zapomniał zeszytu. Jest, geografia. Jak jest jeszcze? Co? Zrobiłem zakupy, ale nie miałem reklamówki, nie będę nowej kupować. Bo później i tak to wyrzucę. Znaczy nie jedzenie, ale karton wyrzucę do papieru. Staram się nie kupować, ogólnie. Staram się nie kupować toreb, zwłaszcza plastikowych. Dawno temu nie kupowałem. Nie wiem, miesiąc, dwa. Kupiłem sobie kalafior i go zrobię. Jednocześnie ciekawości przeczytałem sobie i okazuje się, że sam kalafior oraz liście, one są zdrowe i mogą jeść świnki. Nasze świnki jeszcze chyba nigdy nie jadły kalafiora. Tak mi się wydaje. Ej, chłopaki, mam dla was teścik, mały teścik. Zobacz, spróbuj. Jak to ci smakuje? A tobie? No, nie chcesz? Spróbuj, no. Zobacz, twój brat je. Próbuj, no coś nowego. Próbuj, masz. No, zobacz. No, twój brat je. Dobra, zostawię ci tutaj, o. Jem zwykłego kalafiorka, no i słucham sobie. I dokładnie to samo o tym, ja myślę, ostatnio Miłoszowi mówiłem. Odnośnie Maty i jego taty. W ogóle to stary Mata napisał książkę o tym, jak wychować rapera. Co mi się lekko kłóci, no bo skoro zapierdala 16 godzin dziennie, to nie miał kiedy wychować tego dziecka. Dokładnie to samo mówiłem Miłoszowi, ale Miłosz jakby bronił, no nie? Bo mają świetny układ i tak dalej. W ogóle będzie odcinek o tym, porównanie. 16 godzin, matczak Marcin, o rok starszy ode mnie. W zasadzie on w marcu się urodził, a ja o 9 miesięcy starszy ode mnie. Powiedział takie słowa, że trzeba, żeby osiągnąć sukces, młodym ludziom się nie chce osiągać sukcesu, bo muszą zapierniczać 16, bo nie chcę im się zapierniczać 16 godzin dziennie. Dobra, będę nagrywać filmik, jest atrybut. Milo jeszcze pewnie nie wie, o co chodzi. Będę sprzątać. Pokaż to. No, nie. Pokaż mi to. No dobra, daj. Co to? Dobra, dawaj. Młoda tam masz? Tak. I nie masz dla mnie? Nie. No już. Co ty robisz? Sprzątam. Po 16 godzin. Ten TikTok nie jest w żadną stronę skierowany. Ma po prostu zastanowić się. To ma być chwila zastanowienia. Czy chcę pracować dużo, czy też nie? Moim zdaniem faktycznie, żeby osiągnąć sukces jednak trzeba dużo pracować. Ja tak robiłem, ale to była moja pasja, czyli pracą była moja pasja. I ja mogłem pracować po 16 wtedy godzin. Teraz
Nie, nie uważam, że praca po 16 godzin gwarantuje odniesienie sukcesu. To jest dłuższy temat. Wolałbym bardziej pomyśleć o tym, o efektywności pracy, czyli nie o ilości, ale o efektywności. Niemniej faktycznie, żeby dorobić się, no niestety, trzeba pracować. Czy to jest kosztem czegoś? Rodziny, zdrowia, stresu? To jest inna sprawa. Miłosz włączy sobie fifkę, a ja też nie grałem, no nie wiem, ze 3 dni chyba. Coraz bardziej ograniczam FIFA. Chciałbym i kto wie, może się w tym roku całkowicie z nią zerwę. A teraz jeszcze chłopaki ode mnie dostali liście z kalafiora. Liście z kalafiora mogą chłopaki jeść? No nie wiem, no nie wiem. Bo im dałem. No to jak nie sprawdzili, no to... Dobra, kasuję jednak tego TikToka, mało jest oglądany. I za mało śmieszny, chciałem żeby coś... Dobra, no po prostu, za mało śmieszny. I tyle. Chciałem, żeby każdy się zastanowił, ale to może nie. To nie. To nie, nie, nie te filmy. Nie, nie do tego. Walcz o lepsze zasięgi i zostaw łapeczkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz, to subskrybuj. Dziękuję. A tymczasem przygotowuję właśnie z tego mięsa mielonego. Zrobię albo... Jeszcze nie wiem. To... O, ser. Mozzarella. Tylko nie mam. Mozzarellę można by było też sypać. Można na przykład... musztardę jakąś dodać, no ale nie będzie, dobra, dzisiaj nie będzie. Więc albo będą kotlety, albo takie małe właśnie pulpeciki. Jeszcze tylko powiem, mięso mielone, przyprawa do gyrosu, chili, bułka tarta. I jajko. Wiesz co, nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego w domu i ja tego użyję do... Tylko nie wiem, czy nie za duże będą te pulpety. Właśnie do pulpetów, nie, trochę za duża jest ta gałka. Chociaż kto wie. Więc jednak ta łyżka do lodów się nie sprawdziła, szkoda tylko, bo trzeba będzie ją umyć. Jednak ręcznie nakładanie, przecież nie każdy pulpecik musi być taki sam. Do podsmażonego mięsa dodaję pomidorki. Dodam też troszeczkę świeżej bazylii, liść laurowy, ziele angielskie i będzie super. Ugotowałem do tego jeszcze makaron i jest pyszne, pyszne. Marcin. Oknem nieźle wieje, ale dzieci widzę, że są. Ja uważam, że fajnie. Ja uważam, że powinny się właśnie hartować nawet podczas takiego jakiegoś tam wiaterku. Zobacz, jak drzewa się ruszają. Temat maty w internecie cały czas jest na świeczniku i dostało się teraz agencji domu produkcyjnemu, który dla nich wyprodukował reklamę za mobbing, że ludzie się zgłaszają i tak dalej, że podobno robią po kosztach, czy za darmo, dla niego, żeby tylko móc być umieszczonym właśnie, o, gdzieś tutaj z tyłu. Jak to było w przypadku moim, nigdy nie robiłem, znaczy ja wiem, że robi się dla portfolio, do portfolio. I zdarzało się, że coś tam robiłem taniej, żeby właśnie było do portfolio. Tylko to z reguły, to znaczy tutaj to może wypalić, ale w moim przypadku to nie wypalało, dlatego że, żeby zrobić fajne zdjęcia, to musisz mieć dobry make-up, stylistkę, wszystko musi być fajne, modelkę i tak dalej. Ale w przypadku jego może się to sprawdzać. Znaczy wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że mamy jakiegoś tam, że mamy kogoś od make-upu, mamy od oświetlenia, od zdjęć i robią to za darmo czy po niewielkich kosztach, żeby móc być wypisanym na końcu. Jeszcze na zakończenie dnia przyszedłem do pracy, żeby zrobić live'a. Jest 22:13, nie wiem czy to będzie widać. A o 22:22 TikTok odblokuje mi konto. Więc czekam, zobaczymy. Wygląda na to, że odblokowane konto. Dzięki za oglądanie, cześć!